będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w parafii gościmy księdza Adama Kępowicza. Wygłosi u nas homilię i kolejny raz poprosi o wsparcie materialne dla swojej parafii świętego Cyryla i Metodego w Katowicach Załęski-Chałdzie. Na godzinę 20 zapraszamy na medytację karmelitańską. Będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Od tej niedzieli trwa ogólnopolski tydzień biblijny. W czwartek zapraszamy na godzinę 19 na modlitwę z adoracją, którą poprowadzi wspólnota dorosłych. W sobotę od 7:30 odwiedzamy z posługą sakramentalną chorych i starszych parafian. W przyszłą niedzielę będzie w naszej parafii misjonarz ojciec Adam Zagaja, kombonianin, który był na misjach w Afryce i w Ameryce Południowej w Ekwadorze. Podzieli się z nami swoim doświadczeniem i będzie możliwość nabycia różnych materiałów misyjnych. Jako parafia możemy wesprzeć materialnie misję i ożywiać w sobie troskę o misję. Za tydzień jest Niedziela Dobrego Pasterza. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Kolekta przyszłego tygodnia, przyszłej niedzieli, będzie przeznaczona na cele parafialne. Tego dnia o godzinie 12 w katedrze zostanie odprawiona msza święta w intencji tegorocznych maturzystów. Zainauguruje ona diecezjalny tydzień modlitwy za maturzystów. Na fanpage'u są informacje na ten temat. Z okazji 20. rocznicy poświęcenia naszego Kościoła wydany został album fotograficzny parafii Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich. Na 125 stronach jest 90 zdjęć kościoła z zewnątrz, także z lotu ptaka, zdjęcia wnętrza kościoła z detalami, kaplicy adoracji, sal domu parafialnego oraz probostwa. Idea tego albumu jest taka, aby podzielić się radością z piękna naszego kościoła. Dlatego albumy nie są sprzedawane, ale leżą na stoliku z tyłu kościoła, bez żadnej ceny. Tak, aby można było się nimi przysłowiowo poczęstować. Ofiary złożone za ten bezcenny album niech będą cegiełką na kościół. Można je składać do skarbonki na kościół lub przelewem. Jednostkowy koszt takiego albumu wyniósł 27 zł. Życzymy dużo radości przy jego oglądaniu. Z powodu ograniczeń nadal przy wejściu działa krówkomat, a także jest jedna dodatkowa msza recytowana o godzinie 13:30 w każdą niedzielę. Przypominamy o przykazaniu kościelnym, które zobowiązuje katolika do Komunii Świętej przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym. Ten okres jeszcze będzie trwać tydzień po zesłaniu Ducha Świętego. W czasie każdej liturgii Komunię Świętą rozdajemy także na zewnątrz kościoła przed głównym wejściem. We wtorki i czwartki o godzinie 20:30 nadal modlimy się różaniec o ustanie pandemii. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 15 odbywa się w kościele. Dziękujemy osobom, które zapisały się na dyżur w tym czasie. W tym tygodniu z powodu kateches dla dzieci w kościele w środę i piątek adoracja będzie cały dzień w kaplicy adoracji. Wiele osób w ostatnim czasie straciło swoich bliskich, nierzadko bez możliwości pożegnania się z nimi z powodu COVID-19. Jeśli ktoś jest w takiej sytuacji, ma pytania, żal lub gniew do Boga czy kogokolwiek lub chce po prostu o tym porozmawiać, zachęcamy, aby zgłaszać się pod numer parafialny. Wtedy można umówić się na rozmowę z księdzem. Dziękujemy paniom i panom za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W tym tygodniu odbędzie się pogrzeb Jolanty Kwiecińskiej Mazik. Przeżyła lat 58. Pogrzeb odbędzie się w naszej parafii dnia 19 kwietnia o godzinie 8:50.